krokiem będzie krok walca angielskiego, tańczony po tak zwanym kwadracie. Zobaczcie, jest to bardzo prosty sposób wykonania kroku. Można zatańczyć go bez problemu w solo, jak również w parze. Stopy mamy równo. Przygotujmy sobie prawą nogę. Prawa noga rusza do przodu. Uwaga i raz. Teraz lewa noga będzie szła do boku. Dwa. I prawa łączyła do lewej. Trzy. Super. Spróbujmy raz jeszcze. Pamiętajmy, żeby za każdym razem przenosić dokładnie ciężar ciała na kolejną stopę. Uwaga. I przód, w bok, złącz. Świetnie. Raz jeszcze. Prawa noga do przodu i przód, bok, złącz. Wspaniale. Uwaga. I przód, bok, złącz. Świetnie. Raz jeszcze. Przygotujcie prawą nogę. Wyciągnijcie sylwetkę do góry. Ramiona w dół, głowa swobodnie. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas trzymać wszystkie mięśnie. Ruszamy do przodu. I przód, bok i złącz. Świetnie. Gotowi? Uwaga. I prawa w przód, lewa w bok i złącz. Super. To była pierwsza część naszego kwadratu. Drugą rozpoczniemy od lewej nogi do tyłu. Zatem proszę przygotować lewą nogę. Pierwszy krok stawiamy do tyłu. Uwaga. I tył, bok i złącz. Wspaniale. Raz jeszcze. Lewa noga w tył, uwaga i lewa, prawa, złącz. Świetnie. Uwaga i lewa, prawa, złącz. Wspaniale. Spróbujmy sobie połączyć te dwa elementy w całość. Rozpoczynamy prawą nogą do przodu. Uwaga i prawa, lewa, złącz, lewa, prawa, złącz, w przód, w bok, złącz, w tył, w bok, złącz, przód, w bok, złącz, w tył, w bok, złącz, przód, w bok, złącz, w tył, w bok. Złącz. Świetnie. Zobaczcie, jak wygląda to z boku. Przygotujmy sobie prawą nogę i ruszamy do przodu. Uwaga. I przód, bok, złącz, tył, bok, złącz, przód, bok, złącz, tył, bok, złącz. Świetnie. I uwaga raz jeszcze. Prawa noga przygotowana, wyciągamy się do góry, rozluźnijcie tylko kolana, wtedy możemy bez problemu postawić krok do przodu odpięty. Gotowi? Uwaga i przód, bok, złącz, tył, bok, złącz, przód, bok, złącz i tył, bok, złącz. Świetnie.